Witam Was bardzo serdecznie, Aleksandra Wojciechowicz. Czasu jest już mało. Jutro startuje mój token personalny QueenCoin. Zapraszam na live'a ze Szczepanem Bentynem. Tu na moim kanale, też oczywiście na Sapiency, być może na Facebooku. Będziecie mogli zadawać pytania, Wasze wątpliwości, wszystko co jest niejasne. Oczywiście będzie można na żywo zapytać. Dopytać. Serdecznie wszystkich zapraszam. Dzisiaj no, taki chyba przedostatni film, bo tak zaczęłam 10 dni odliczania, a wychodzą mi jeszcze dwa. Tematów o tokenizacji personalnej mam w głowie jeszcze bardzo dużo, więc spokojnie, może nawet wieczorem jeszcze jakiś nagram, żeby było równo 10. Natomiast dzisiaj postanowiłam tak bardzo krótko powiedzieć o tej kobiecie jako personie i jako takim właśnie tokenie personalnym, o co tutaj chodzi też od tej strony, bo ja długo zastanawiałam się, kim jest kobieta i nawet popełniłam książkę Królowa jako kobieca tożsamość, gdzie bardzo dużo piszę o jej relacji do mężczyzn i do pieniędzy. Ona jest takim odbiciem. Twoje problemy, relacji z mężczyznami najczęściej są odbiciem twoich problemów z pieniędzmi. I odwrotnie. I ja też to w życiu przeszłam, dlatego warto zaznajomić się z wiedzą na temat kobiet, na temat mężczyzn. Dlaczego też o tym teraz mówię? No, taka mała dygresja, bo ja ciągle mam bardzo dużo na kanale przeciwników, może bardziej takich zwolenników gender, że teraz możemy sobie płeć wybrać, że wszystko jest super i pięknie, a moje doświadczenie takie nie było. Ja byłam nieszczęśliwa, będąc w takiej męskiej energii walki, konkurencji, zdobywania, nie? No te pieniądze ciężko do mnie właśnie przychodziły, ja walczyłam, miałam je. No, ale one ciągle były, nie wiem czy małe, może małe, tak? Teraz właśnie im bardziej jestem kobietą, tym przyciągam większe i tym większych mężczyzn przyciągasz, bo jak jesteś taką męską kobietą, walczącą, zdobywającą, inicjującą, no to jakiego ty mężczyznę przyciągniesz, nie? Takiego skobieciałego, nie? Takiego jakiegoś, który sam sobie w życiu nie radzi. No i co chcę powiedzieć, że to można zmienić i to trzeba zmienić, dlatego że to jest błędna droga i taka pułapka. I to ja mówię teraz do mężczyzn. Dostałam też takie prośby, żebym może jakiegoś live'a zrobić dla mężczyzn. Słuchajcie, waszym obowiązkiem jest walka, konkurencja, zdobywanie, bo wtedy wasz mózg czyni was wielkimi, nie? To się testosteron się wtedy wydobywa z waszej głowy. Bo jak i to się dzieje w każdym mózgu, bo jak kobieta walczy, to też się jej pojawia testosteron i ona staje się męska i odwrotnie. Estrogen, taki kobiecy z kolei hormon, on pojawia się wtedy, kiedy jest tak błogo, przyjemnie, kiedy dostajemy, kiedy nas kochają, kiedy właśnie nas dopieszczają. I taki mężczyzna, który to wszystko otrzymuje, może tutaj na moim kanale walczyć, bo to przecież to dobrze, bo mu wygodnie, a tak naprawdę no, jest taką kobietą już pewnie gdzieś głęboko przemienioną, bo te hormony, estrogen też zmienia ciało nawet, nie? Tak, ten mężczyzna tak pięknieje coraz bardziej. No, więc się mężczyzna zapytaj, czy ty wolisz być kobietą, czy wolisz być mężczyzną? I ty, kobieto, też się zapytaj, czy wolisz być mężczyzną w swoim życiu, czy kobietą. Jak wolisz być kobietą, to jeszcze raz zapraszam do przeczytania mojej książki Kobieta jako Królowa, to może tak w skrócie. I dlaczego mówię tutaj o tym tokenie personalnym? Bo też nagrałam taki fajny filmik krótki, tu go podłączę, o tym, że to ty, kobieto, masz być tym pieniądzem, w cudzysłowie, że ty nie masz wyjść na rynek i po męsku walczyć o pieniądze, tylko ty masz mieć tą wartość w sobie, być tą personą, która magnetycznie przyciąga cały świat do siebie, która jest w stanie dzięki temu zrobić właśnie to środowisko
Tak jak kobieta jest tym zarzewiem, robi ognisko domowe, tak? I koło niej wszystko się dzieje. To ona jest odpowiedzialna być może nawet nie być może, za tą rodzinę, to swoje środowisko, pewnego rodzaju ekonomię właśnie, nie? I dlatego w pewnym sensie jest to też nawet taki mój eksperyment. Nie? Kobieta jako pieniądz, ale oczywiście w cudzysłowie, nie? Bo chodzi o to, że czy można to tak odwrócić i ten świat dziś nam proponuje, ma taką propozycję dla nas w tokenizacji personalnej, więc niewątpliwie chcę spróbować, czy to odwrócenie tego porządku, powrót do tej pierwotnej misji kobiety i mężczyzny, do tego, że to o kobietę w biologii była walka, a mężczyzna bardziej woli konkurować, gra, dlatego on lubi wygrywać, grać, walczyć, zabiegać, czy tam być pierwszym i większym, tak? Na zewnątrz, a kobieta wewnątrz. Dobra, to już wiadomo, o co chodzi, więc już nie będę tego rozwijać. Natomiast tu wam chcę tylko zaznaczyć, że dla mnie również ten token personalny ma ten wymiar. I jest dla mnie dość ważny, żeby tego doświadczyć również w swoim życiu. I dlatego tworzę też tokena personalnego jako, nie wiem czy manifest kobiecości, ale na pewno próba. Zobaczę, czy to będzie działać, czy to się sprawdzi, nie? Do usłyszenia. Być może jeszcze wieczorem nagram jeden film, bo jak wiecie, jednego mi brakuje, a tematów mam sporo. Do usłyszenia już wkrótce, pa.